Komið sæl. Witamy na kolejne wiadomości, żeby przekazać Wam najnowsze informacje na temat erupcji wulkanu w Grindaviku, która rozpoczęła się przed godziną 8 rano. Lawa dostała się do Grindaviku. Widzimy tutaj ze zdjęć satelitarnych, jak to się zaczęło na północy, kilka metrów od następnego domu w Grindaviku. I możemy spodziewać się tego, że lawa dostanie się na dom w przeciągu kilkunastu minut do Grindaviku. To jest, tutaj widać, że jest erupcja z dwóch szczelin. Wcześniejsza szczelina wulkanu, która otworzyła się tutaj przed godziną 8, jest dużo bardziej na północy. Druga szczelina jest ona około 120 metrów, może się również trochę bardziej otworzyć. Została ewakuowana miasto Grindavík o godzinie 3 w nocy i ludzie proszeni są, aby absolutnie nie dostawali się do tutaj terytoriów wulkanu. Miejsce jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o ulatnianie się gazu, jak i również wydostawanie się lawy ze szczelin. Benedikt Halldórsson, Benedikt Halldórsson, witam. Tutaj mierzyliście wulkan i tutaj jeżeli chodzi o uwalnianie się gazu, jakie są najnowsze informacje? Najnowsze informacje są takie, że ważne jest, że ludzie, którzy są tam, mierzą to, że wypływ lawy wygląda na to, że ma dosyć dużo równowagi. Kiedy ta nowa szczelina się otworzyła, jest mówione, że pewne jest, że ten kanał, który jest na północ, tunel magmowy jest, leci na południowy wschód, południowy zachód, przepraszam. I najprawdopodobniej jest ten tunel magmowy pod samym miastem i tam było właśnie przeruszanie się tych i był przeruszanie się tej magmy i widać, że widać takie linie, które są przecinają miasto. Najwięcej tutaj przy miejscach, gdzie jest ta erupcja i tutaj też coraz bardziej zbliża się do miasta. Czy możemy powiedzieć, że najgorsza przepowiednia się tutaj wydarzyła? Tak, myślę, że nie możemy sobie wyobrazić gorszej sytuacji niż, że po prostu tutaj magma przedostanie się na domy. Na razie, jak taka sytuacja jest na ten moment, widać, że tutaj jest taka stabilne wylewanie się tej lawy z wulkanu i jest też trochę płaskie miejsce, więc jest to tutaj trochę też powolne. Ale mówisz, że jest tam płasko, tak? Możemy i też z drugiej strony, czy możemy tutaj na przykład jakoś prognozować, w jaki sposób ta lawa się będzie przedostawała w następnych godzinach? Tak, myślę, że jeżeli będzie tak kontynuować tak jak wcześniej, to myślę, że może tak 100 metrów na godzinę mniej więcej. To wygląda na to, że to będzie około tak, ale jest oczywiście różna prędkość, tym nie jest taka sama prędkość w każdym miejscu, w zależności od tego, czy mówimy o głównym wypływie lawy, czy o którymś takim dodatkowym. Ten dodatkowy jest o wiele wolniejszy. Ta szczelina wulkaniczna, która jest od rana, ona otworzyła się tam, gdzie mógł powiedzieć, tam dalej, tam poniżej poprzedniej szczeliny wulkanicznej otworzyła się 800-900 metrów, otworzyło się. W gruncie rzeczy przy głównej szczelinie. Ta szczelina jest troszeczkę bardziej na północ, na zachód. Dziękujemy za to. Poprosiłbym cię, żebyś został jeszcze to na chwilę, ale teraz zmienimy na Hólmfríður Dagný i Guðmundur Pers, którzy są w helikopterze powyżej Grindavíku. Jaka jest sytuacja? Jak byście ją określili? Já,
tak? To jest prawdziwa, prawdziwa klęska żywiołowa. Jest bardzo duże ciśnienie tutaj w tych szczelinach wulkanicznych. Od godziny 8 rano chcielibyśmy, żeby było właśnie dużo większe ciśnienie w tej pierwszej szczelinie, która została otwarta dzisiaj z rana przed 8. Żeby ta szczelina, która jest bliżej mieszkalnych budynków, żeby nie było aż takiego dużego ciśnienia i pracy w niej. Tam, gdzie jest najwięcej lawa, płynie w tamtą stronę przez Grindavíkur Vegur drogę. I widać, że przepływa przez drogę, widać to tutaj. Tutaj nikt, całe szczęście, nie jest na tym miejscu. So, taka sytuacja, jak wyglądać? Jak wygląda? Widać, że jak to wygląda w słońcu, jest widać gaz, wypływ gazowy. Jest tutaj statek ochronny Islandii niedaleko. Tutaj go widać. Tamta jest druga szczelina, która jest bardzo, bardzo blisko domów. Wygląda na to, że już są prawie przy samych budynkach. Dziękujemy za to, Holmfríður Dagný. Chciałbym też dodać to, że domy, które lawa tutaj, do których lawa dopływa, która jest na północy, to nazywa się, ta ulica nazywa się Evra. O. Co się wydarzy, jeżeli lawa dostanie się do domów, czy domy się rozejdą, czy jak to będzie wyglądało? Nie, nic z tych rzeczy. To zależy od wysokości tej lawy i od wysokości domu. Domy nie są absolutnie dostosowane do tego, żeby przetrwać takie warunki. Myślę, że po prostu zapadną się, jeżeli chodzi tu też o to wszystko się spali, dlatego że jest bardzo wysoka temperatura tej lawy. Jeżeli mówimy o tej szczelinie, właśnie o tej konkretnej, to ona otworzyło się po południu o godzinie 12. Czy można pomyśleć, czy więcej takich szczelin się otworzy? Czy jest taka możliwość? Tak. Tak, to jest niewiadome. Niewiadomo, kiedy ta szczelina się otworzyła, wygląda na to, że było już dosyć równowaga, że już wszystko się uspokoiło, ale widać, że ta szczelina, która teraz nam pokazała, że na żywo, że jeżeli lawa, magma chce wydostać się na powierzchnię, wydostanie się, jest bardziej już na południe i widać, że tunel magmowy jest tutaj poniżej Grindavíku i jest pod samym miastem. Największe trzęsienia ziemi, czyli na początku były mniejsze trzęsienia ziemi, ale największe, które były właśnie, są poniżej miasta dzisiaj. Dzisiaj rano. Teraz często jest też tak, że jak zaczyna już, to właśnie wtedy obniża się to takie ciśnienie przy tych trzęsieniach ziemi, mniejsze ciśnienie, ale nie możemy tego zamknąć oczywiście, jeżeli te nowe szczeliny się będą pojawić i że tam coś więcej z tego wyjdzie. Widzimy tutaj zdjęcia satelity, po prostu z helikoptera. Tutaj, gdzie dziennikarz RÚV jest w helikopterze i wysyła nam w bezpośredniej transmisji. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður. Kolejny dziennikarz, który jest zaraz obok tej erupcji wulkanu. Alma. Tak, jesteśmy tutaj przy Nesvegur, przy ulicy Nesvegur. Są osoby, które razem się zbierają. Byliśmy tutaj poniżej Grindavíkur Vegur, byliśmy tam przed południem, kiedy później musieliśmy być ewakuowani bardzo szybko w związku z tym, że zaraz przez Grindavíkur Vegur zaczyna przepływać lawa i przez wały ochronne, które były teraz zbudowane, by chronić Grindavík.
i różne rzeczy, które trzeba uważać. Tak, to jest prawda. Trzeba uważać na to, że nie być tutaj w tym miejscu. Całe miasto jest ewakuowane. Wszyscy, którzy tam pracowali na koparkach i tym podobnie, mieli wszystkie maszyny, byli oni ewakuowani z tego miejsca. Przez Grindavík Górnego przepływa lawa i ważne jest, aby pilnować tej sytuacji, żeby nie możemy z całego tego terenu ochronić i sprawdzać go tymczasowo. I prosilibyśmy ludzi, żeby nie zaczynali żadnych podróży w stronę tego wulkanu. Widzimy, że lawa przedostaje się, właściwie droga Grindavíkurvegur jest zamknięta, Nesvegur jest też zamknięty. Już zaczyna się ściemniać i prosiłbym ludzi, żeby tutaj nie zatrzymywali samochodów na kantach, tylko zatrzymali się na tej drugiej drodze. Jeżeli na przykład do czasu, aż nie zacznie się tutaj ściemniać w nocy. Nie wiemy tak właściwie, jak duże jest to miejsce erupcji. Nie. Wszyscy muszą głęboko oddychać i badacze nasi dopiero mówią nam, gdzie możemy być, a gdzie nie możemy być i następująco musicie po prostu przestrzegać tych zasad. Czy ludzie próbowali dostawać się właśnie przez te zamknięte drogi? Myślicie, że ludzie starają się dostać bliżej do tego wulkanu? Tak, niestety. Tutaj właśnie ratownicy musieli obracać ludzi, którzy próbowali przez różne strony przedostawać się tam. Trzeba pamiętać, jest zima na Islandii, to jest bardzo niebezpieczne. Otwierają się ciągle nowe szczeliny, wypływa lawa. To nie jest niebezpieczne. Ludzie nie mogą tam iść. To jest niebezpieczne i jest zakazane. Dziękuję za to, Haraldur. Teraz dalej będziemy oglądali to z Reykjaneska, półwysłup Reykjanes. I będą dalsze informacje. Dziękuję za to, Alma. Teraz Pietur Magnusson, dziennikarz, który jest w Skógahlíð. Tak, można powiedzieć, że dzień taki już dosyć długi u nas w Skógahlíð. Tak jak widać, jest dziś od samego rana, są tam działania. Przez ostatnie dwie godziny zmieniła się sytuacja. Otworzyła się nowa szczelina. Jaka wyglądała sytuacja z wami tutaj po tej informacji? To jest bardzo ciężka sytuacja, bardzo zła sytuacja. My tutaj sprawdzamy tą sytuację i kolejne informacje. Nie jest nikt zagrożony i tutaj też nie będziemy nikogo stawiać w zagrożeniu przy żadnych naszych pracach. Musimy sprawdzać to. Widzimy, że lawa dostaje się już w stronę domów i jeżeli chodzi o te wały ochronne również, które przechodzą przez ciepłą wodę, ciepłowodnie. A to, co ma największe znaczenie, żeby żadne życie nie było zagrożone. Mówisz, że dostaje się i takiej przez te ulice Grindavíkur. Jakie są wasze działania, jakie są wasze plany? To jest przede wszystkim, żeby uważać i żeby dbać o zabezpieczyć bezpieczeństwo. I żeby mało możemy teraz zrobić tak naprawdę, jeżeli chodzi o ochronę. Musimy zabezpieczyć, żeby nic nie spowodować, żeby ktoś mógłby być w zagrożeniu życia. Czyli teraz o wałach ochronnych, czy martwimy się o tym, czy będziemy kontynuować, czy z innego miejsca może być lawa? Tak, jest taka możliwość, że może być lawa, która będzie się przedostawała do miasta pod koniec. To jest ciągle zmienne i prognozy są w to i w tamto, zawsze w to i z powrotem. Nie możemy stwierdzić, czy to jest w którą stronę, czy to jest
Czyli sytuacja się rozwija tak, jak się rozwija, żeby nikt nie został zraniony i żeby nikt nie był w niebezpieczeństwie. Dziękuję za to, Vidir. Tutaj jest też u mnie Fannar Jónasson, burmistrz Grindavíku. Fannar, myślę, że to jest jedna z najgorszych informacji, jaką mógłbyś dostać. Jak to wygląda? Jak się odczuwasz tego? Bardzo ciężko jest właśnie patrzeć na to, że otwierają się nowe szczeliny i jak to wygląda? Poza tym teraz dostawaliśmy informacje w bezpośredniej transmisji, że ta lawa dochodzi już do domów. Nie wiemy dokładnie, jak przyszłość będzie wyglądała, czy to się spowolni, czy jak będzie wyglądała wypływ tej lawy. Musimy zobaczyć, czy to czas pokaże i musimy to sprawdzać i zobaczyć. Nie mamy żadnego sposobu ani żadnej tutaj możliwości, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje, bądź też żeby powiedzieć cokolwiek. Czyli teraz jak powiedzieć, że przez Grindavík ludzie tam zaczęli już przez jakiś czas mieszkać i teraz jak wygląda prognoza na przyszłość? Jak to widzisz? I teraz dużo to się zmieniło oczywiście. Tak, wszystkie teraz dalsze plany na przyszłość i wszystko takie oczywiście jest jakby wyszło przez okno i musimy zobaczyć później, kiedy ta erupcja się zakończy, jaka będzie dalsze plany, ale tak jak mówiłem, tam jest bardzo dużo pęknięć i szczelin i trzeba tę sytuację bardzo dobrze sprawdzić, glebę sprawdzić, bo nie wszystkie pęknięcia są widoczne gołym okiem na powierzchni. Niektóre ludzie mogą bardzo się zostać poszkodowani i później oczywiście jest też ta erupcja, która jest bardzo blisko samego terenu zabudowanego i sytuacja jest bardzo zmieniona, skoro tak, i trzeba pomyśleć o tej sytuacji. Musimy ocenić sytuację na nowo. Następne dni, tygodnie pokażą, co się tutaj wydarzy. Dziękuję za to, Fannar. Bardzo mało możemy zrobić oprócz czekania i miejmy nadzieję na najlepsze rozwiązanie sytuacji. I będziemy w dalszym ciągu informować Was tutaj ze szkoły Arlid. Dziękujemy za to, Pietur. Gudmundur, jesteś dalej tutaj u nas. To, co widzieliśmy tutaj na tych zdjęciach satelity, tutaj z helikoptera, to, że wały ochronne, widać, że bardzo dobrze te wały ochronne wspierają tutaj wypływ tej lawy, tutaj mimo tej nowej szczeliny. Tak, dobrze widzieć to, że właśnie, że od razu, od początku erupcji wulkanu, która zaczęła się na północy wałów ochronnych, jeszcze nie były na pełnej wysokości, ale mimo wszystko tutaj jakby spowolniały wypływ tej lawy, przykierowują i widać, że tam, gdzie otworzyła się ta właśnie na północ od wału i tam widać, że tam, co widać, jest bardzo dużo lawy, która właśnie przechodzi w stronę budynku, w stronę terenu zabudowanego. To jest straszne, żeby to zobaczyć. Jeżeli mówimy o dalszych planach, pan ma tutaj aktę, którą możemy jakoś wytłumaczyć. Tak? Ciężko jest powiedzieć, trzeba oczywiście bardzo dużo czynników zmierzyć i to razem przetłumaczyć. Teraz, kiedy już jest mniej aktywności sejsmicznej, to co GPS na marsjalne mierzenie pokazują, to jest to, że w nocy było bardzo szybko i też bardzo szybka po tym, jak właśnie tutaj erupcja się rozpoczęła i była bardzo taka ciągła, stabilna i też i się powiększyła. Ostatnia godzina wydaje się, że widać to, że nie zwiększa się. I to nie mam tutaj za bardzo, jeżeli takich jakby spostrzeżeń, musiałbym to również doradzić ze swoimi tutaj współpracownikami. Myślę, że to jest taka właśnie taka stabilność, o której mówiliśmy wcześniej. Może się coś więcej okaże teraz, ale tutaj w kartach nie ma nic, co wskazuje na to, że
że taka właściwie tutaj czasa, ta skala czasowa jest zawsze niewiadoma w tym przypadku. Tak więc myślę, że to tyle na dodatkowy czas wiadomości. Dziękuję Wam bardzo za przyjście. Chciałbym też powtórzyć to, co było powiedziane, że lawa dostała się do terenu zabudowanego w Grindaviku. Tam widać, że jest lawa z dwóch szczelin. Te szczeliny, które widać, które się otworzyły, widać, że są bardzo blisko zabudowań i widać, że jest około 100, że leci około 100 metrów na godzinę i widać, że i to jest August, który był dziennikarzem i jest też przez helikopter widzi, że jest bardzo blisko lawa domów mieszkalnych i że widać, jak widać to na obrazach, które są widać teraz w telewizorze na ekranie, jak widzimy, jaka jest sytuacja. Tutaj właśnie są wysyłane zdjęcia z helikoptera. Fanner powiedział przed chwilą w porozumieniu, że sytuacja jest całkowicie zmieniona po tej... I dzisiaj o godzinie 5 będzie zebranie Departamentu Ochrony Ludności. Ten trzeci dzisiaj, trzecie dziewięć wiadomości są zakończone i Frechtasztowa będzie dalej Was informować na stronie ruf.is i jak i również w radiu. Przypomnijmy o dalszych wiadomościach o godzinie 19 dzisiaj wieczorem. Dziękujemy Aleksandra i Martyna Lanczulkun.